Z nami wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Krzysztof Szwagrzyk. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie profesorze, soft power to jest taka siła, której w opowiadaniu o polskiej historii ciągle brakuje, ciągle o tym mówimy, że coś trzeba robić poza takimi instytucjonalnymi działaniami. Ten festiwal Niepokornie są niewyklęci to jest chyba dowód na to, że coś drgnęło w tej sferze. Drgnęło i wierzę, że przyniesie dobre owoce. Jeżeli w takim miejscu jak Gdynia, gdzie co roku na festiwalu gromadzą się wspaniali ludzie zainteresowani naszą historią i zastanawiający się, w jaki sposób o niej w sposób ciekawy, atrakcyjny opowiedzieć nam, Polakom, ale także opowiedzieć światu, to z takich spotkań rodzą się dobre owoce. Ja myślę, że za nami już jest ten czas, kiedy mówiliśmy sobie, że nie potrafimy o polskiej historii opowiadać. Za nami jest ten czas, kiedy mówiliśmy, że nie mamy na to środków finansowych, że są trudności różnego rodzaju. Mamy odpowiedni czas. To jest czas, kiedy dysponujemy właściwymi ludźmi, którzy mogliby o takiej historii, o naszej historii opowiedzieć. Mamy odpowiednie środki finansowe, tylko brak właśnie tego czegoś. Czegoś, co pozwoli nam stworzyć dzieło, o którym będzie głośno na świecie. Nawet jakieś iskry szaleństwa, tak, w tym wszystkim? Nawet takiego iskry szaleństwa i takiego pomysłu, którego w Polsce i na świecie dotychczas nie było i nagle niech on się narodzi na festiwalu w Gdyni i poprzez ten pomysł potem zrealizowany, żebyśmy mogli na świecie powiedzieć o naszej polskiej historii. Marzy mi się taka sytuacja i bardzo bym chciał, żeby do tego doszło. Nie mogę zrozumieć, jak wiele osób próbuje nas wszystkich od naszej historii odepchnąć. Jak wiele osób, środowisk pewnych grup, mediów próbuje nam wmówić, że ona była brzydka, a my sami jesteśmy brzydcy, bo jesteśmy naznaczeni jakimś paskudnym piętnem. Jesteśmy Polakami z piękną, wspaniałą historią, często tragiczną. I mieliśmy w swojej historii wspaniałych ludzi, mieliśmy bohaterów. Mieliśmy ich tylu, że moglibyśmy ze światem się podzielić. A jakoś nie potrafimy w sposób atrakcyjny o nich opowiedzieć. Mam nadzieję, że to jest ten czas i z tego 11 festiwalu NNW w Gdyni narodzi się początek czegoś wielkiego. A czy to jest czas, tak zapytam przewrotnie, trochę trudniejszy czy łatwiejszy? Bo pan zapewne pamięta te lata takiej historycznej wegetacji. Powyżej pewnego poziomu podskoczyć się po prostu nie dało. Tak jak pan mówi, teraz jakby wszystkie drzwi są otwarte, ale może teraz właśnie brakuje mobilizacji. Właśnie czegoś jeszcze brakuje. Myślę, że ma pan rację. Brakuje mobilizacji, brakuje czegoś. Nie potrafię do końca tego określić, ale ja nie chcę powiedzieć, że mamy do czynienia ze spadkiem zainteresowania historią, więc zdecydowanie nie. Bardziej chodzi chyba o to, żeby narodził się ktoś, albo ujawnił się ktoś, który sam siebie jeszcze chyba nie rozpoznał, a my go nie dostrzegliśmy, który nam zaproponuje taką szczególną formę opowieści, atrakcyjną dla całego świata i dla nas. Dlatego festiwalu Arek Gołębiewski, czyli dyrektor, jest oczywiście takim spiritus movens. My z nim często rozmawiając mówimy, że potrzeba zachęty dla tych ludzi z dołu, żeby oni też ruszyli w swoich powiatach, zaczęli opowiadać. Rozumiem, że Instytut Pamięci Narodowej, który tu przy festiwalu zawsze jest obecny, takie zachęty ma i też działa nie tylko w dużych miastach, nie tylko w dużych ośrodkach. Działamy na bardzo wielu przestrzeniach, działamy także w małych miejscowościach i robimy wszystko, żeby tak się stało. Ja przypomnę o naszej inicjatywie, o projekcie edukacyjnym Nie Tylko Łączka, kiedy w całym kraju młodzież w różnych miejscach, tam gdzie się uczy, tam gdzie mieszka, poszukuje miejsc pamięci tych, gdzie komuniści katowali, męczyli polskich bohaterów, potem gdzieś chowali ich szczątki. I to, co powstaje z tego projektu, to wspaniałe, poruszające, niezwykle dojrzałe etiudy filmowe, które myślę, że oglądane dzisiaj, bo za godzinę będziemy mogli je prezentować szerszej publiczności, pokażą, jaki mamy ogromny potencjał w Polsce. A autorami tych bardzo dojrzałych dzieł, tych krótkich, poruszających etiud filmowych są bardzo niezwykle młodzi ludzie,
którzy w sposób tak atrakcyjny, tak poruszający potrafią mówić. Jeżeli oni mają taki potencjał w sobie, to trzeba tylko czekać, aż dojrzeją i będą mogli już w profesjonalny sposób to samo nam powiedzieć. Aż to dobrze przez nas zasiane ziarno zostanie, po prostu wzrośnie. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. 11. Festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci i jego goście tutaj w Gdyni.